Jajo ptasie, cud życia. Czym jest jajo ptaka? Jest to zapłodniona komórka jajowa, która oczywiście jest początkiem życia. To, co widzicie teraz, jest jajkiem kupionym w sklepie. Wobec tego początkiem życia nie będzie, bo nie zostało zapłodnione. Jak jest zbudowane jajko? Otóż, z racji tego, że spełnia bardzo, bardzo ważną funkcję, jest świetnie chronione. Jajo otoczone jest skorupą. Jest ono zbudowane głównie z węglanu wapnia. I wbrew pozorom jest ona przepuszczalna. Jest ona przepuszczalna dla gazów, dla dwutlenku węgla i tlenu. Czyli zarodek pobiera tlen z otoczenia, oddaje dwutlenek węgla. Możliwe jest to dzięki wielu porom. Na takim jajku może być od kilkaset do kilku tysięcy. I więcej jest od tej tępej strony jajka. Tępa, czyli ta mniej zaostrzona. Tak, mniej zaostrzona tutaj część. Węglan wapnia. Od wewnętrznej strony mamy dwie błony. Te błony nazywają się błonami pergaminowymi. One ściśle do siebie przylegają, oprócz jednego miejsca. Tu na końcu, właśnie na tej tępej stronie, mamy tak zwaną komorę powietrzną. Ta komora powietrzna jest miejscem magazynowania powietrza. Głównie służy zarodkowi do pobierania powietrza, ale też w czasie wykluwania spełnia bardzo ważną funkcję. Tu mamy otoczenie. Tu mamy widok doskonale nam wszystkim znanych. Wnętrze jajka wypełnia białko. Ta część. Białko jest to koloid, czyli mieszanina wody w 90% i 10% białka. Do czego jest białko? Otóż oczywiście jest rezerwuarem wody dla rozwijającego się zarodka. Również trochę funkcji odżywczych, bo to jednak 10% białka. No i też jest świetną ochroną, no, cudownie amortyzuje wszelkie wstrząsy. W białku tutaj możemy zauważyć takie skrętki. Są to skrętki białka. Służą one do przymocowania prawidłowego żółtka. Żółtko musi znajdować się w odpowiednim miejscu. A to dlaczego? Dlatego, że na żółtku, czyli tym właściwie komórce jajowej, znajduje się mniej więcej w tym miejscu tarczka zarodkowa, jak sama nazwa wskazuje, z zarodkiem, czyli z materiałem genetycznym tutaj. To oczywiście, tutaj na tym jajku oczywiście nie mamy tarczki zarodkowej, bo to jajko nie zostało zapłodnione przez samca. Skrętki mają za zadanie utrzymywanie żółtka w odpowiedniej pozycji po to, żeby tarczka zarodkowa cały czas była w miejscu najcieplejszym, wygrzewanym przez samca bądź samicę, bądź czasami przez jedno i drugie na zmianę. Żółtko to oczywiście głównie zbudowane z białka, służy do odżywiania zarodka. Jajka mają bardzo różne wielkości, w zależności oczywiście od gatunku. Tu mamy jajo kurze. Dla porównania mamy wielkość oczywiście najmniejszego współcześnie żyjącego jaja współcześnie żyjącego ptaka, czyli kolibra. Mniej więcej jest wielkości ziarna grochu i waży około 1 grama. Największe natomiast jajo, to doskonale znacie, współcześnie żyjącego ptaka, to oczywiście struś. I waży on mniej więcej 1,5 kg średnio. Nie mam niestety jaja strusiego, mogę Wam tylko pokazać, ile to jest 1,5 kg. Tyle to 1,5 kg, czyli mniej więcej masa takiego jaja strusiego. Wielkość szacuje się, że mniej więcej 30 razy większa objętościowa jest od jaja kurzego.